Dzień dobry, witajcie. Niezależnie z jakiego powodu kliknęliście w ten filmik, jedno jest pewne. Być może poszukujecie inspiracji na stworzenie w ogrodzie elementu architektury, która stworzyłaby coś ciekawego w połączeniu z waszymi roślinami w ogrodzie. Lub też wydzieliła pewną przestrzeń, stwarzając wrażenie strefy ogrodowej. Osobiście także przewertowałam mnóstwo zdjęć i filmików w poszukiwaniu takich właśnie inspiracji. To wszystko trzeba oczywiście jeszcze dopasować do swoich upodobań, oczekiwań, całokształtu ogrodu oraz także możliwości portfela. Od lat marzyły mi się w ogrodzie różne elementy ozdobne, które by upiększyły ogród, wyeksponowały rośliny, a do tego jeszcze podzieliły całą przestrzeń na pewne takie wizualne strefy. Dzięki pracy i zacięciu w tym, co tutaj dla Was robię, wreszcie powolutku i małymi kroczkami udaje mi się zrealizować niektóre plany. Choć ciągle marzenie o altance pozostaje gdzieś tam tylko w planach i marzeniach. Jednak nie mówię nie, może kiedyś się uda. Pergola z płotkiem będzie stanowiła przejście lub wejście na tak zwane rabaty wywijasy. Te dwie wijące się bylinowo trawiaste rabatki wyrosły w trawniku mniej więcej rok temu, na przełomie lipca i sierpnia. I wcale nie są tutaj żadnym przypadkiem. Już wtedy chciałam oddzielić tę część ogrodu, ale wiecie jak to jest. Nie zawsze chcieć, to znaczy móc. No ale moi drodzy, minął rok i wreszcie się udało. Dziś na Waszych oczach powstanie dzieło moje i mojego męża. Jak zawsze w duecie, w sprawach technicznych, stworzymy coś po swojemu. Ta bramka pergola miała także w jakiś sposób wizualnie łączyć się z kratkami napnącza, które już w ogrodzie kilka lat goszczą, sprawiają się dobrze i dlatego element kratki pojawi się także i tutaj. Na razie wystarczyło na tyle, ale być może z czasem będzie jakiś ciąg dalszy. Tego nie wiem. No póki co radość z nowej ozdoby w ogrodzie po prostu mnie rozpiera. Także nie przedłużając, to tyle tytułem wstępu. A teraz zapraszam na filmik. Koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie. A jeżeli jesteście ciekawi, jaki jest koszt wykonania takiej pergoli własnymi siłami, no to wszystko znajdziecie w opisie pod filmikiem. A dzisiaj zapraszam do dalszego oglądania.
Thank you.